Hej hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blown jest yeah, safe mod. a dzisiaj lecimy z kolejnym bohaterem. Ja, czy z kolejną jednostką naszą. Jest to Sea Manki, która dostała odświeżenia. Dodatkowo mamy jeszcze Paragon, Obysal Figur. Nie wiem, czy to już nagrywałem. Chyba wtedy, gdy ja to nagrywałem, jeszcze Paragona nie było, więc tym bardziej skanuję to wszystko sobie tutaj przetestujemy. Zobaczymy, jak to się zmieniło w przedziale tym do kilku sporych miesięcy, nawet chyba roku, nie wiem czy rok temu ta modyfikacja w ogóle nie wyszła, więc naprawdę tutaj wow, zobaczymy jak to mniej więcej wygląda, jak ta sposób tutaj będzie radziła tym razem. Fajnie, oczywiście pod wodą może być, chyba tak nawet na wodzie, bo ona może, mogła być stawiana, więc dosyć, dosyć, dosyć ciekawie. Wziąłem tutaj Geraldu naszego, nie wiem po co, mówiąc, bo nie będę przez z nim grał po raz któryś. Żeby każdy odcinek ostatnio był z Geraldu tutaj nagrywany, więc no nie, zdecydowanie nie, to nie o to chodzi. Nie będziemy nim znowu grali, chociaż nie ukrywam, będzie ciężko. Oczywiście sami, że no gierka nie będzie łatwa, nie będzie należała do tych łatwych gier zdecydowanie, no ale chcę i tak czy jak zagrać sobie właśnie tymi jednostkami, żeby sprawdzić sobie ich siłę jeszcze raz. Oczywiście żeby sobie to wszystko odświeżyć. Przy okazji jeszcze testuję nowy fotel, tutaj macie zresztą... Widać? Chyba cokolwiek było widać. Nowy fotel od Genesis, taki bardziej budżetowy tym razem. Zobaczymy co z tego będzie. Jak on będzie wyglądał. Na razie, póki co... Irytuje mnie jedna rzecz, że mogę się nad nim położyć. Jest tylko i może odchylenie. I to jest troszkę takie... aaa... To mi przeszkadza, to mi zdecydowanie przeszkadza. Jednak jestem przyzwyczajony do leżenia do spania na fotelu nawet wręcz bym powiedział, bo tak coś się zdarzało tak, że przysypiałem na fotelu, no ale wiecie, jak się nagrywa po północy, po o pierwszej, drugiej w nocy, e, to później tak to bywa, że się na przykład na foteliku potrafi człowiek położyć, więc to ta opcja kładzenia jest bardzo fajna, ale to oczywiście budżetóweczka. Dobra, e, mamy już trzy jednostki, czyli tutaj główne nasze tutaj bijące, więc bardzo, bardzo fajnie. E, teraz tak o. 1500 pisaliście mi, że trzeba mieć do Geraldo, żeby kupić od razu tutaj e, tą figurkę. I to jest tylko ciekawe, czy faktycznie tak jest, jak mi pisaliście, że Geraldo, te figurki, kupujecie po prostu od jego poziomu, jest zależna kwota tej figureczki. Więc warto właśnie przeczekać ten moment na początku, nie kupować tego od razu, tylko troszeczkę poczekać chwilę dłużej, jakiś większy mieć tutaj budżet, i wtedy go postawić i automatycznie wręcz kupić. Daną figurkę, i wtedy to lepiej będzie wychodziło. Zobaczymy, jak będzie to, wy to wyglądało. Więc uwaga, stawiamy i kupujemy figurkę. Faktycznie tak można zrobić. I polecam Wam w takim razie tak się w to bawić. Dobra, wiecie co? Jednak postawimy sobie tutaj z jedną od Geralda, a nawet i dwie sztuki, żeby sobie troszeczkę pomóc. Znowu no, nie chciałbym tego przegrać. Naprawdę nie chciałbym tego przegrać. A Geraldo jest strasznie silny, on na samym, nawet na samym końcu będzie nam bardzo, bardzo pomagał, a my teraz musimy też się zboostować na maksa. Więc troszkę sporo zabawy przy nami, ile w ogóle to kosztowały te upgrade y nasze? Tutaj 400 tysięcy jest malutko, tu też jest w miarę malutko, oczywiście i tak czy jak potrzebujemy, tak, o, jeszcze, jeszcze to właśnie. Jeszcze to, plus jeden pils dla wszystkich, C. Okej, okay, tu jeszcze kolejne z dołu jakieś upgrade'y. Dobra, wiecie co? Postawmy to. To chyba działa na każdą z tych jednostek. To no nie musi być w zasięgu. Tutaj spajki e, będą mocniejsze i będą produkowały plus jeden więcej baby. Nie wiem, czy to nam polega, jest ale bierzemy to i zbustnijmy się tutaj troszeczkę mocniej. E, see working and Trigger trwa dłużej. To są chyba umiejętności. To są chyba te umiejętności tutaj tak. To jest to i to pewnie. To i to. To eyeliner błotki. Ja nie mam pojęcia, żem się porwał nagle na nią na tę modyfikację. Tak to po prostu bywa. Tak to po prostu bywa. Stunuje większy zasięgu. Ale to jest chyba wyższy upgrade. To jest wszystko na wyższy upgrade. Dobra wiecie co? Podbustujmy się troszeczkę, żeby móc cokolwiek tutaj właściwie robić. Dajmy mu oczywiście też widzenie Kamo, bo to też jest zresztą istotne, żeby to jednak tutaj było załatwione Pływanie jest tam tak niepotrzebne, więc to sobie na razie podaruję i lecimy tutaj dalej z tymi naszymi boostami. Żeby wszystko było jak najsilniejsze? No i zobaczymy, z tego będzie wynikało. Czyli gramy na speedie może jeszcze większym. Może nie gramy na takim speedie malutkim. Wytrzymamy to? Wytrzymamy to, o dziwo. O dziwo dałem radę, ale teraz sobie z tym nie poradzę. I zróbmy to może w ten sposób na razie. Bo tam o wiele bardziej pomoże nam taki prosty sniper, nic czy cokolwiek innego, bo tu potrzebujemy zbudować aż ten poziom, i to nie będzie takie łatwe, żeby go tak szybko zbudować. Tutaj chwileczkę tego czasu była potrzebna. No nic, zobaczymy, zobaczymy. Na razie tutaj to nabija sobie tutaj nasze punkciki bardzo, bardzo fajnie. Teraz postawmy sobie do jakiegoś farmera, no cokolwiek, zacznijmy wreszcie farmić, bo tak, tak naprawdę w tym momencie my już powinniśmy mieć mniej więcej jakąś, jakąkolwiek farmę załatwioną, jakikolwiek przychód stały. Ja nic nie mam. Dosłownie nic jeszcze nie mam do farmienia, a chcę sprawdzić Paragona przecież. Chcę sprawdzić Paragona, a nie mam za bardzo możliwości póki co. I to jest bardzo słabe. Dobra. W tym momencie mamy już cokolwiek do obrony. Cokolwiek oczywiście mówię. Nie coś mocnego, żeby gdzie nie było. Tylko cokolwiek. Dobra, to mamy bustnięte, Ty pójdziesz już w środek na, natomiast. Mamy tu jakąś falę taką dziwną. Z tym cię bustniemy, Z tym właśnie do grania. No i miejmy nadzieję, że takie połączenie tych trzech jednostek będzie dobre. Ty pójdziesz w dolną ścieżkę. Warning wall. Woil, woil, rany, julek. Ja to kiedyś próbowałem sobie wszystko tłumaczyć, po kolei wam mówiłem na odcinkach, jak to mniej więcej brzmi, i jaka Kaman z tym, ale teraz się chyba nie pokuszę. O to tak naprawdę, dobra. Ile to było, Do jakiej kwoty to będziemy to magazynować? Chyba do wyższej troszeczkę. Yy, wiecie co? Szczelmy to i dajmy sobie malutką asakurację z tyłu. Wiecie, w razie W, oczywiście, w razie W, żeby nie przegrać tego aż tak łatwo. Malutka sekuracja z tyłu, jak najbardziej, będzie dobra, tak mi się wydaje. A tym bardziej, że no ta gierka nie będzie łatwa. Ta gierka nie będzie łatwa, biorąc pod uwagę to, jak to, to wygląda u nas aktualnie. Ta gierka zdecydowanie do łatwych nie będzie należała. Tu mamy teraz to granik. Ja nie wiem, czy on nie musiał być w zasięgu troszeczkę bardziej, czy w ogóle nie musiał być on koło innych jednostek. No właśnie, on chyba musiał być koło innej jednostki jeszcze, Żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. Dajmy tutaj po drodze im. No, żeby mógł sobie przepłynąć, prawda? Teraz on musimy mieć właśnie to. Teraz mogę nim przepłynąć w tamto, właśnie miejsce, bo tu nie możemy. Oczywiście, że nie. Teraz możemy tutaj nim przepłynąć, więc spoko. I teraz o, od tego w zasięgu. Nie, to jednak nic tutaj nie dawało, żadnego bóstwa nie było. Hipnotyzowanie. Cofanie, dobra, to jest cofanie. Ok, w porządku. Więc dobra, widzicie co? Może zacznijmy od tego, że podbustujemy wszystko, co tutaj mamy aktualnie postawione w grze i sprawdzimy na dłuższą metę, jak to będzie wyglądało. I do tej w ogóle rundy tajnostka będzie w stanie dotrzeć później, jeszcze jak zbudujemy ją pod Paragon. Z tym, że właśnie. Ej nie, dobrze, że wzięliśmy sobie Geraldo, bo Geraldo da nam ten item, który nam zwiększy poziom Paragona, więc dobra. Czyli to miało sens, dobra? wszystko było oczywiście zaplanowane, i bardzo dobrze, że Geraldo właśnie wskoczył nam do gierki, a nie ktoś inny. Bo dzięki temu właśnie mogę sobie tutaj pozwolić na tego busta malutkiego. się się naszego paragona, więc jak najbardziej w porządku. I speed, speed, speed to jest to, co wszyscy lubią najbardziej. To speedowanie gierki jest po prostu cudowne. Jest po prostu ono cudowne, bo dzięki temu macie bardzo fajnie takie zbite materiały, i ja wiem, że to lubicie, dlatego też specjalnie dla was. To robię za każdym razem. Jeszcze sporo modyfikacji nie wyszło. Ta modyfikacja jest dosłownie świeżutka, wczoraj właśnie ona została wypuszczona. Ehm, więc od razu tylko się pokazała, to się już ucieszyłem. i Hej, 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 nagrywamy oczywiście. No bo uwielbiam. Uwielbiam właśnie modyfikacje i fajnie, jak one już po zaczynają, właśnie wychodzi na tą aktualną wersję. Bo tak przy tym nie było, no bo nie było na te na tej wersji aktualne nic nowego wrzuconego. Teraz już wreszcie. Cokolwiek, pokażemy, że nie jeszcze dużo, bo to jest bardzo mało tych, mo tych modów póki co. No ale fajnie, że wreszcie się one zaczynają nam pokazywać. Zostawmy może tego. Zostawmy może tego na dłużej. Też kusi. Kusi, żeby go jednak sprzedać, żeby postawić sobie fabrykę pierwszą. To zawsze będzie spory przychód, ale to może mi więcej pomoże, jak to zostawię, a zbudujemy sobie za momencie właśnie pierwszą fabrykę. No i będziemy starali się coś tam więcej pokombinować jeszcze. Zobaczymy. Jak to nam wszystko wyjdzie eee, Dobra, uwaga, mamy już pieniążki, mamy pieniążki, super, jest, pierwsza fabryka za nami, więc idealnie eee, Dajmy sobie te króliczki, one są fajne, ja, ja te króliczki bardzo lubię One później się oczywiście boostują w to wersji z... ubijającą, więc jak najbardziej, w porządku Dajmy oczywiście tutaj boost'a jeszcze na naszą farmę, czemu żeby tego nie zrobić, jeśli mamy taką możliwość E, tutaj was... No fajnie było, bo, byłoby was zbustować, prawda? Przynajmniej tego tutaj, bo no, ten trójzam jest strasznie mocny. boostnijmy to wszystko na maksa, bo to nie wiem czy to w ogóle dawało ciekawego. No ulicę Abysal Power digest the, the Much more rany yulek. Nie mam bladego pojęcia, co to robi. Serio, nie mam pojęcia, co to może robić. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. A to chyba nic dziwnego, prawda? To chyba nic dziwnego. Pewnie wy mi napiszecie już w komentarzu, co każdy upgrade robił, więc dziękuję każdej osobie, która mi to właśnie w tym momencie pewnie już napisała kilkukrotnie, żebym na pewno to przeczytał. Pewnie tak było, pewnie tak było i pewnie nie, tak jest, to oczywiście. OK, pułapka się odpaliła, więc postawmy kolejne dwie pułapki tym razem. Wiecie, w razie W lepiej mieć tutaj naszykowane cokolwiek. Postawmy sobie króliczka, oczywiście, jednego, no i ostatecznego, ostatecznego króliczka. I mamy naszego tutaj mistrza. Bycia niegrzecznym króliczkiem, oczywiście. Nie wiem, czy on będzie latał cały czas. Z tego co pamiętam, on chyba odpuszcza do czasu podejścia. Dobra, do czasu podejścia, więc fajnie. Będzie nam to troszeczkę, troszeczkę pomagał, więc, jak najbardziej, w porządku w ogóle. Czy troszeczkę? 19 tysięcy. A i ten królik jest naprawdę mocny. Ten królik jest naprawdę mocny. Jak on go wypuści, to 1000 minimum jest nabijane. Od razu, instant. Ponad 1000 jest nabijane. Dużo. Oj, dużo. No ale dobrze, ale dobrze. Kolejny paragonie. Może sobie troszeczkę zregenerujmy jeszcze życie. To będzie 50 życia ekstra. Nice, prawda? Nice, bardzo, bardzo fajnie. I Zong, z Zongiem problemu chyba nie było, te jednostki są dosyć mocne, chociaż mają lekki problem widzę z tym Zongiem, tak naprawdę. O dziwo. No jest lekki problem, ale dali sobie radę bez uruchomienia pułapki, więc to się celi. Więc lecimy oczywiście dalej. Kolejna wioska, znaczy kolejna fabryka zbudowana. Tutaj pieniążki. Wiecie co? zostawia to może na Paragona od razu. Zostawię to na Paragona, bo to wiecie, to tam zawsze troszkę się magazynowasz czy. No mm, nie, wiecie co? Tak, zróbmy jednak. Sprzedajemy to od razu oraz zostawiamy tutaj te jednostki, żeby jednak faktycznie, może, jednak tutaj większy przychód będę miał dzięki temu, że teraz to wykorzystam w ten sposób. Dajemy jeszcze harpur. Harpur chyba był do używania już. On był nawet mocny, z tego co pamiętam. Harpur był nawet mocny, bo go stawialiście. W dane punkty czy dany punkt i on raził prądem, no właśnie. I on chyba praktycznie mógłby cały czas na mapie użyty. Widzicie? On jest cały czas na mapie użyty, on był jednym z tych mocnych, mocniejszych upgrade'ów, naprawdę on był jednym z tych mocniejszych upgrade'ów, więc no warto, warto, warto go oczywiście używać, jeśli macie taką tylko i wyłącznie możliwość. również sami widzicie, że on naprawdę jest mocny, on jest naprawdę naprawdę mocarny. OK, postawmy teraz jak najwięcej Ty, miejsc, rzeczy do zarabiania. No to jest bardzo ważne. Ja, no nie ukrywajmy, przedtem dużo miejsca zmarnowałem. Hmm, Poradzimy sobie z tym. Aha, harpun, harpun oczywiście. Zapomniałbym znowu. Jaki harpun? Trójząb! Save to jest trójząb! Ah, dobrze, mój błąd. Mój błąd zdecydowanie. Ile w ogóle to masz już nabitego? 57 tysięcy i 36 Bananów. Skąd ty banany masz? Ej, serio. Skąd ty masz banany? Geraldo? Geraldo, jak ty, ty zarabiasz? Ej, jak zarabia Geraldo? Ej, serio pytam. Jak Geraldo, za... Geraldo zarabia? Tym boostem, co dałem na farmę, on tym zarabia? Zobaczmy zaraz. Tutaj teraz leci z tego przychód? Nie, Geraldo tym nie zarabia. Czym ty Geraldo tyle zarobiłeś? Chyba, że sprzedażą Dobra, okej, okay, dobra Sprzedaż, już wiem Już wiem, już małem spokojnie, nie piście mi tego Już wiem, już wiem o co chodzi Już wiem, już wiem Ale fajnie, ale fajnie, że to po prostu jakby widzimy później Po jakimś czasie, ile on nam, zar nam zarobił Nice, może być Kogo mogę tu zboostować tym? Was mogę tym zboostować? Dimension wam, wam większy dać? Okej, okay, dobra, może być może być kolejna pułapka. Powiedzmy, w tym miejscu niech jeszcze tutaj na wskoczy. I kolejna pułapka. Tutaj, no wiecie, chciałbym tutaj dotrwać, jak najdłużej się da. DDT na razie problemu nam nie robi żadnego, więc spoko. Kolejny. No i dobra, w tym momencie mamy już bardzo fajny, oczywiście, przychód. Warto byłoby również, jeszcze rzecz jasna, postawić tutaj piąty tier, bo on też ona da sporo pieniążków. I zostaje nam na zbudowanie piątych tierów tutaj. Ale myślę, że spokojnie, jeśli już zdobędziemy farmę na odpowiednio wysokim poziomie, to wtedy piąte tiery nie będą stanowiły większego dla na nas wyzwania, bo będą one szły bardzo, bardzo łatwo. Zobaczcie w ogóle, jak nam idzie prosto pokonywanie tego, a pamiętajmy, my nie mamy jeszcze żadnego piątego tieru. Jeszcze nie ma żadnego piątego tieru. Tylko teraz zaczynamy się boostować. Zacznijmy może od tej ścieżki, nie, ona jest najdroższa. Może od tej ścieżki w takim razie. Ona będzie to powodowała odpychanie dużych, Moabów, a przy okazji jeszcze zwiększać damage będzie, nakładać klątwę, które daje podwójny damage, a na badach półtorej krotnie. No wiecie o co kaman, prawda? No chyba tak, no chyba tak. No spoko, może to będzie w miarę dobre, może to będzie w miarę interesujące, zobaczymy to za momencik oczywiście, bo to jest pierwszy upgrade, który będę chciał właśnie postawić. Więc uwaga, stawiamy Klon. Jaki to ma zasięg od razu? To jest zasięg, to jest dopiero zasięg, zdecydowanie. No i dobra, w takim razie teraz yy, tego jeszcze nie bustujemy, bo nie widzę większego sensu chyba. A tu się coś zapala, widzicie? Tu się coś co chwilę zapala, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia co to jest, ale okej. Okay. I teraz czas na powiedzmy na Poseidona. Poseidon! Czyli jedno wielkie tornado wszędzie. to teraz kolejny. Ten tutaj pan, który będzie z tego bardzo mocne takie coś do niszczenia. Tak, prawda? Chyba tak było to. Tu mamy falę, która odpycha wszystko. Czy co robiło z tym? Chyba odpychało. I pułap. I wszędzie daje jeszcze milki. No dobra. To jest mocne. No i ten... Ostatni, który daje te wielkie bomby, które naprawdę były już mocne. Te wielkie bomby naprawdę były strasznie, strasznie silne. Nasz Badzik, Badzik nie ma chyba najmniejszych szans na przejście, z tego co mi się wydaje. Z tego co widzimy, tu nie ma żadnych szans na przejście, więc powinniśmy go easy pokonać. Eee, przy okazji, jeszcze może postawmy sobie wreszcie, ale są lagi straszne przy tym. Już pamiętam sobie właśnie, jak grałem tym. Tu były właśnie straszne lagi tych piątych tierach. Oj, to są straszne lagi. No ale dobrze, damy, da, damy sobie z tym oczywiście radę. Czemuż by nie. Dobra, yy, przy okazji jeszcze, postawmy kilka tutaj, tutaj jednostek. Będę stawiał dolne ścieżki. Yy, dolne, no chyba dolne, prawda? No będą chyba najmniej nam lagowały, tak mi się wydaje. Też teraz mam leciutkie wątpliwości, co nam laguje tak, na, tak na, na, naprawdę. Ale zobaczymy, bo są lagi straszne po prostu przy tym, co ja tutaj robię. I to jest okropne, a musimy postawić tego dużo. Bo, oczywiście, zależy nam na wyższym paragonie. Wyższy paragon, to trzeba postawić więcej jednostek, wydać odpowiednią ilość pieniążków, ale wydać ilo odpowiednią ilość, ilość pieniążków i jednocześnie stawiać odpowiednią ilość czwartych tierów. więc też nie ma co przesadzać z tymi cenami. Ale są lagi! Co to ma być? Ja wiem, że gram na dużym speedzie, Może sobie spowolnimy troszeczkę Gierkę filowo. Czy to tam nam w ogóle zmieni? Powie, powiem wam taką, jest troszeczkę stabilniej, ale czy ja wiem, czy aż tak bardzo? I tak coś jak odczuwam te lagi. Ja i tak coś jak odczuwam te lagi, w ogóle mam <laughs> śmieszne te czapeczki. Jakby tam nie wiem, mózg im wychodził wręcz z tego. I to jest takie, ach. Straszne, straszne wręcz. Okej. Okay. Tak, postawmy jeszcze tak z 5 sztuk, i myślę, że tyle nam już wystarczy. Zawsze jakiś tam poziom tego paragona będzie tutaj zbudowany, a przy okazji też nie będziemy tutaj aż tak bardzo sobie przedłużali tej gierki, żeby to budować. Jeśli ja w ogóle zdołam to przesunąć tutaj, A to jest ciężkie. To jest ciężkie. Mi się wydaje, że chyba ten tier nam tak laguje. Ta, ta, ta właśnie je, ta jednostka tutaj, czyli ścieżka środkowa, tak nam laguje. Dobra, speed. Speedujemy teraz w tym momencie. Potrzebujemy zebrać 300 tysięcy. To nie jest dużo aż tak bardzo. Tym bardziej, że zmagazynowane tutaj w wioskach mamy około 200 tysięcy. Więc, nawet spokojnie, sprzedając te wszystkie nasze tutaj farmy, czy wy farmach, oczywiście, sprzedając wszystkie farmy, sprzedając to, chyba nawet będzie wszystko, wszystko, co potrzebujemy, tak mi się wydaje, ale czy na pewno? Bo wiecie, tak głupio byłoby sprzedać wszystko i nagle się okazać, że hej, no bo brakuje nam dwóch, dwóch pieniążków. A może nie dwóch 5 tak z 20 tysięcy. Bo 20 tysięcy możemy zbierać naprawdę długo bez farm. Więc może poczekajmy sobie z dwie rundy przynajmniej. I to nas spokojnie powinno wystarczyć wtedy. I powinniśmy bardzo fajnie tutaj mieć cały ten przygód. Ach, dawaj tutaj przechodź! Te lagozaury są okropne! One są po prostu okropne, ale mam nadzieję, że Paragon tegoś załatwi i będzie on troszeczkę mocniejszy. No i zobaczymy w ogóle, jak sobie on będzie tutaj radził z tym wszystkim, do maksymalnej rundy może nam się uda jakoś tutaj dotrzeć bez yy, denerwowania się na lagi, tak to nazwijmy po prostu, ale no zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał paragon, jak będzie wyglądał paragon, czy będzie on mocno lagował, czy też niekoniecznie, bo jak będzie mocno lagował, to spróbuję zagrać troszeczkę tych rund, bo nie mamy niestety, niestety rejsa, więc tutaj nie mogę sobie tego przyspieszyć. Mm, ale będziemy starali się oczywiście za zagrać do rundy, mniej więcej jakiejś tam w miarę wyższej, tak to nazwijmy. Yy, dobra, czy sprzedajemy wszystko teraz, żeby szyb szybko zbudować Paragon? Chyba tak, wiecie co? Chyba tak. Więc zaczynajmy od tych troszeczkę mniejszych rzeczy, żeby już powoli zbierać te hajsy. Ach, te lagi są okropne. Te lagi są po prostu okropne. Aj, to, to bym jeszcze zebrał. Oj, to bym jeszcze z chęcią zebrał na to. to kosztuje 108 tysięcy. 108 tysięcy? To może sobie jakoś poradzimy z tym. Dobra, sprzedaję jeszcze to jednostkę w, tak, w takim razie. To nam da już prawie tyle, tyle, ile potrzebujemy na Paragona. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Sprzedajemy. Sprzedajemy to. Dawaj, dawaj, dalsze radę. Dasz radę się sprzedać. Tak czy nie? Halo? Halo, co się dzieje? Ja nic nie widzę, co się tutaj wyprawia. Mamy to, dobra. I teraz pytanie, ile potrzebujemy na paragona? To jest do dobre pytanie. Ile było na paragona potrzebne? Gdzie jest ta myszka nieszczęsna? Trafiłem czy nie? Nie, troszeczkę. Bliziutko oczywiście już jest. Te. Teraz mamy to. Brakuje nam tysiąca. Zaledwie tysiąca, więc spokojnie to sobie nazbieramy. Dajmy speed 25. Nie, stop, już mamy. Speed troszeczkę wolniejszy, bo pięciokrotny. I zamiana na Paragona. Lekko zlagowany Paragon. Uwaga, wchłonięcie wszystkiego tutaj. I cóż to będzie? Jakie są lagi straszne? Jakie są straszne tutaj lagi w tym momencie. Mamy naszego paragona już widać nowe tornado w innym stylu. Jego wy... Co on rozwala ziemię? Co tu się wyprawia? Co on tak niszczy to? Zobaczcie, jak to wygląda. Jakieś ognie w ogóle wychodzą. Co to jest? Ale laguje. To fakt. Laguje mega. Mega mocno on laguje. Ale wygląda bardzo interesująco. No to jego rozwalanie tej ziemi jest po prostu cudowne. To jest po prostu cudowne. Sp sprzedajmy oczywiście to, żeby to nie przeszkadzało za bardzo. I zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądał na dłuższą metę. Sprzedajmy jeszcze te nasze pułapki od razu, co jest idealnie za nim, żeby też one nam nie przeszkadzały później. Rany Julek, te lagi są okropne. Mogę w ogóle to sprzedać? Halo. Nie, nie mogę? Nie mogę, ale szkoda. Dobra, ten skarbiec tutaj zostanie, ale jak te tornada fajnie wyglądają, ale. Ja się nie spodziewałem aż takich lagów, serio. Nie spodziewałem się aż takich wielkich lagów, że tutaj będą. Ja tu nic nie widzę, nic tu nie mogę zrobić. Dobra, wiecie co? Jednostka jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo interesująca, oczywiście. Sprzedałbym to, tak w ogóle. Żeby zobaczyć, co wynika z jego samego, a co jakby jest tutaj dorzucone z tej właśnie księgi. Dobra, bez księgi jakby były mniejsze lagi, mam wrażenie. Zaraz zobaczmy sobie na speedzie. Speed razy 10, jak to będzie wyglądało teraz. I faktycznie, nie ma lagu aż taki wielki. Speed razy 25, to już, jest, to już jest naprawdę spory speed. Jeśli tutaj będziemy cokolwiek widzieli, to będzie nice, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Ale chyba jednak nie, chyba tu nie będziemy nic widzieli. Więc wróćmy do speed razy 10. Czy coś to nam zmieni? Czy będziemy cokolwiek widzieli w tej oto gierce? Czy też nie. Te tornada są okropne, one są wow. One są po prostu wow. Dobra, powoli coś tam widzimy. Dobra, czy to księga. Księga nas aż tak bardzo lagowała, to wam nie polecam w takim jej budować. Ona dawała sporo oczywiście boostów, stawiała te wszystkie jeszcze kolce podczas lotu, bo to były, były właśnie one z księgi. Bo teraz, jak widzicie, ich nie ma, dlatego, no, jeszcze lagują te kulki, które lecą w kierunku nas na naszych przeciwników, więc one też nam oczywiście bardzo mocno lagują. O, jest tego dużo tego lagującego, jest tutaj naprawdę dużo. Temu też chyba nawet się nie pokuszą maksymalną rundę. Was bardzo za to przepraszam. Ale widzicie sami, że nie da radę grać, po prostu nie da radę w to grać. A tym samym, dziękuję Wam za oglądanie. Tak, niestety, tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się on i tak ci 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 jak spodobał. Jeśli on się zoptymalizuje jakoś, to wrócimy jeszcze do tego druida, bo on wydaje się naprawdę interesująco. Napiszcie, do której rundy wydaliście daliście radę dotrzeć. Może jest jakiś trik, żeby tutaj przejść do wyższej rundy bez poświęcania na to dwóch dni. Bo chyba tak by to wyglądało, mi, więc na maksymalną rundę. No nie wiem. Napiszcie, jeśli Wy znaleźliście na, na to sposób, jakbyście to załatwili. Dzięki wielkie. I do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!